Tegoroczna edycja biegów na nartorolkach Vexa Skirol Tour 2020 składała się z 5 etapów. W Smryczynie w gminie Międzylesie zorganizowano przedostatni etap Kamil Uphill. To jest projekt, który organizujemy wspólnie z gminą czeską Orlickie Zachorzy i zawody nartorolkowe są jednym z elementów tego projektu. Uczestników mamy około setki. Przyjechali wszyscy najlepsi nartorolkarze, narciarze biegowi w Polsce, którzy naprawdę kiedyś, większość z nich uprawiała tę dyscyplinę zawodowo, wyczynowo, reprezentowali nasze barwy narodowe, zdobywali medale na mistrzostwach Polski i na innych imprezach. Zawodnicy startowali w trzech różnych kategoriach, stylem klasycznym, dowolnym i na kołach terenowych pompowanych. Start znajdował się na drodze powiatowej w Smryczynie. Zawodnicy mieli do pokonania trasę ze Smryczyna przez Kamieńczyk do mety, która znajdowała się na granicy państwa. Mieli do pokonania dystans 3600 metrów z przewyższeniem 250 metrów. Zwycięzcy w biegu wyłaniani byli na podstawie najlepszego czasu w trzech kategoriach. I tak w technice klasycznej pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Jadwiga Grynkiewicz, a wśród mężczyzn Paweł Klisz. Trasa krótka, ale bardzo ciężka. Mieliśmy tutaj dosyć duże przewyższenie. Myślę, że większości zawodników dała popalić. W technice dowolnej pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Patrycja Szwed. Kryzysu takiego nie odczuwałam jakiegoś. Tam parę razy się odwracałam, ja ile mam przewagi. Ale nie było takiego jakiegoś momentu, aż dziwne. Na drugim miejscu plasowała się Anna Gałek. Był moment kryzysu, bo był fragment między drzewami, gdzie był mokry asfalt i tam nam się koła ślizgały, zwłaszcza osobom, które biegły stylem łyżwowym. W zawodach brała udział grupa niepełnosprawnych zawodników paraolimpijczyków. Za moim głosem Paweł podąża i kieruje się tam, gdzie jestem. I to jest podstawa prowadzenia zawodnika. Czasem, mimo że krótka, to dosyć wymagająca, bo ostatnie kilka set metrów wysoka, stroma górka, więc fajny i wymagający bieg. Teoretycznie bariery są, bo każdy ma w sobie barierę i to zależy od człowieka, jak on się nastawi i jak będzie chciał ją przekroczyć, to ją przekroczy mimo woli podczas pracy, podczas właśnie takich zawodów, gdzie można zobaczyć, jak inni też biegają, słyszeć, jak inni biegają. No i jest po prostu wspaniałego przewodnika, tak jak osoba niewidoma. Dokładne wyniki zawodów znajdują się na stronie internetowej tourvexa.pl. W następnym roku planowana jest kolejna edycja. Wszystko uzależnione jest od warunków związanych z pandemią koronawirusa.